Sikorski o reparacjach od Niemiec. Zaskakujące słowa. Ponownie głośno wokół reparacji, jakie Polska miałaby otrzymać od Niemiec. Wszystko za sprawą słów Radosława Sikorskiego. Co szef MSZ powiedział na ich temat? O niemieckie odszkodowania polityk był pytany na antenie TVP. Zaskoczył opinię, stwierdzając, że przerzuciliśmy piłeczkę na stronę niemiecką. Niech oni zaproponują kreatywne rozwiązanie, tak aby przekonać Polaków, że jest im naprawdę przykro i że chcą wybrać wspólną przyszłość, stwierdził szef MSZ. Politycy o reparacjach od Niemiec. Te pieniądze powinny budować nasze bezpieczeństwo. Słowa polityka konie spodobały się w obozie Prawa i Sprawiedliwości. Ostro na nie odpowiedział w sieci europoseł Arkadiusz Mularczyk. Tusk i Sikorski pokazują dziś, jak nie walczyć o reparacje od Niemiec. Fałszywa narracja "skupmy się na przyszłości" to kolejne zwycięstwo niemieckiego przekazu. Tematu nie porzucimy, bo nie należy on do tych obłudników, grzmi polityk z Nowogrodzkiej na Platformie X. Następnie udostępnił nagranie, na którym możemy usłyszeć wypowiedź Sikorskiego na antenie TVP. To okupant i agresor, a nie ofiara, powinien decydować o sposobie naprawienia wyrządzonych krzywd. Skandaliczna wypowiedź, napisał oburzony Mularczyk. O reparacjach mówił także w ostatnich dniach marszałek Sejmu, Szymon Hołownia. Został on zapytany podczas spotkania z mieszkańcami Kraśnika. Jego zdaniem, ten temat jest otwarty i kwestia zadośćuczynienia za zniszczenia nie jest rozliczona. Tylko, jak dzisiaj się idzie do Niemców, to oni mówią, dobrze, to my wybudujemy teraz taki specjalny dom pokoju, w którym będziemy rozmawiać. Po co kolejny dom pokoju? Pytał retorycznie lider Polski 2050. Według niego, Niemcy powinny obecnie zrzucić się na naszą obronę. My dzisiaj wydajemy prawie 200 miliardów złotych z naszej krwawicy na bronienie wschodniej granicy Unii Europejskiej. Zróbmy Fundusz Obrony Narodowej i w ramach tych reparacji, czy jakkolwiek to nazwiemy, wpłaćcie naprawdę potężną kwotę w bardzo dużych miliardach euro na to, żebyśmy dzisiaj mogli ulżyć naszemu budżetowi, kupić czołgi, samoloty, zbudować tarczę wschód, wymieniał Hołownia. Ocenił, że będzie to inwestycja nie tylko w polskie, ale i wspólne bezpieczeństwo Europy. Ja dzisiaj nie potrzebuję od nich pomników, ja dzisiaj od nich nie potrzebuję, żeby przelali gotówkę na to, czy na tamto. Uważam, że dzisiaj te pieniądze powinny budować nasze bezpieczeństwo, stwierdził marszałek Sejmu. Podkreślał, że w rozmowach z niemieckimi partnerami przedstawia im taką wizję rozwiązania tej kwestii. Wywołaliście wtedy wojnę, pomóżcie sprawić, żeby wojny w Europie nie było, żeby wojna do Europy nie weszła, dodał. Wyraził nadzieję, że rządowi nie zabraknie determinacji, żeby z Niemcami o tym w sposób bardzo poważny i konsekwentny rozmawiać. Ten rachunek nie jest zamknięty. Moralnie to nie jest załatwione, podkreślił. Jego zdaniem, budowa naszego wspólnego bezpieczeństwa mogłaby być najlepszą formą tzw. reparacji, które moglibyśmy od Niemców oczekiwać. Niemieckie reparacje za II wojnę światową. Temat odszkodowań dla ofiar II wojny światowej jest cały czas przedmiotem rozmów polskiego rządu ze stroną niemiecką.
Zapowiedź wsparcia dla żyjących jeszcze Polaków poszkodowanych w II wojnie światowej padła podczas pierwszych od 2018 roku polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych, do których doszło na początku lipca, jednak szczegóły tej pomocy pozostały niesprecyzowane. Pod koniec sierpnia pełnomocnik rządu do spraw współpracy polsko-niemieckiej Krzysztof Ruchniewicz podkreślał, że na stole jest propozycja zgłoszona przez stronę niemiecką. Harmonogram działań dalej pozostaje jednak nieznany. Według szacunków Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, jeszcze żyjących ofiar III Rzeszy jest od 60 do 80 tysięcy, czyli blisko dwa razy więcej niż zakładano w pierwotnych wyliczeniach. Ruchniewicz informował, że dane dotyczące liczby osób, które mogłyby skorzystać z odszkodowań, zostały przekazane przez Fundację do polskiego MSZ. Pełnomocnik rządu do spraw współpracy polsko-niemieckiej wskazywał również, że odszkodowania są jednym z trzech elementów całościowego zadośćuczynienia, w którego skład ma wejść również budowa domu niemiecko-polskiego oraz wspólna polityka w zakresie obronności i bezpieczeństwa.